mówiąc o edukacji ekologicznej dzieci, trochę nakładamy dwie rzeczy na siebie. Jedna to jest konkretna wiedza, a druga rzecz to są nawyki. Im wcześniej nawyki u młodego człowieka ukształtujemy, tym one będą mocniejsze i tym na dłużej zostaną. Szkoła może starać się pewne nawyki wdrożyć, ale dziecko idące do szkoły już wiele nawyków ma. Takich jak na przykład kwestie oszczędzania wody, prądu. To rodzic dziecku powinien przekazać, jak, na przykład, jak myjesz zęby, to wyłączaj wodę, tak? To zakręcaj kurek. Wychodzisz z pokoju, gaś światło. Masz śmieci do wyrzucenia, zastanów się, do którego worka czy do którego pojemnika je wyrzucić. To są takie rzeczy, o których szkoła może mówić, ale ich nie nauczy. Trudno, żeby szkoła w sposób praktyczny pokazała, jak tak robić posiłek, żeby jak najmniej jedzenia wyrzucać. To są tego typu rzeczy, które są raczej nawykami. One oczywiście mogą być wzmocnione przez konkretną wiedzę, natomiast nawet jeżeli tej konkretnej wiedzy dziecko nie ma, to już pewne rzeczy robi po prostu z automatu. Jaką rolę mają dzieci? Zasadniczą, bo za chwilę dzieci będą osobami dorosłymi. Co więcej, jest masa badań, która pokazuje, i to dotyczy nie tylko zachowań proekologicznych, ale także zachowań konsumenckich, że jednym z najbardziej przekonujących rodzica, członków rodziny jest dziecko. Dlatego wiele przekazów reklamowych kierowanych jest do dzieci, chociaż same produkty czy same usługi są stworzone z myślą o rodzicu. Więc jeżeli nawet stworzylibyśmy nie wiadomo ile kampanii społecznych skierowanych do rodzica, odnośnie kupowania, odnośnie wyrzucania, odnośnie czegokolwiek, to będzie w jakimś tam stopniu skuteczne, ale najskuteczniejsze będzie to, jak do tego przekonamy dziecko. Bo dziecko, idąc z rodzicem na zakupy, widząc, że ten rodzic zachowuje się z punktu widzenia ekologii nieracjonalnie, powie: tato, ale co ty robisz? To ty nie wiesz, że ty nie powinieneś kupować na przykład 10 jogurtów w malutkich opakowaniach, że lepiej kupić jeden większym? Dlatego tak ważne jest nauczenie, jest przekonanie, jest pokazywanie dzieciom, dlatego, że po pierwsze one będą za chwilę dorosłymi i już to będą miały w krwi, w DNA, a po drugie nawet zanim one jeszcze staną się dorosłymi, to one już będą takimi ambasadorami racjonalnych zachowań.